Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela to najważniejsze dni dla katolików. Przygotowujemy się właśnie do Wielkanocy, czyli najważniejszego święta tej religii. Jesteśmy właśnie pod Kościołem Miłosierdzia Bożego, gdzie w Wielką Sobotę święci się święconki. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę się nam, co macie w koszyczku. A to co żona przygotowała. Chodźcie tutaj. To co ma być. Jajeczko. A może inaczej, zaczniemy od baranka. Jajeczko, kiełbaska, chleb. Jak jeszcze sól. Jak pan spędza święta w tym roku? Tak jak zawsze, rodzinnie. Tradycyjnie chlebek. Tutaj mamy schowany jakąś sól. Baranek, babeczka. Jak pan spędza święta w tym roku? Rodzinnie. Tutaj w Łomży czy gdzieś dalej? W Łomży. Jajeczka, kiełbaska, zajączek, baranek, cebuleczka, święconka. Jak spędzacie święta w tym roku? W domu. Przyjeżdża rodzina czy? My jedziemy. Daleko macie? Nie, blisko 15 km. Jak pani spędza święta w tym roku? A z rodziną. Przyjeżdża rodzina czy pani do rodziny jedzie? Nie, przyjeżdża rodzina do mnie. Mamy jajeczka, mamy kiełbaskę, mamy baranka. Mięsko i bezglutenową bułeczkę. Bezglutenową, tak. Maciliaki, także zrobiliśmy całą święconkę bezglutenową. Jak pani spędza święta w tym roku? Będziemy odwiedzać rodzinę. Do jednej babci pojedziemy, czyli mamy mojego męża, do drugiej babci pojedziemy. Przyjdzie też rodzina, rodzeństwo z dziećmi. No i wspólnie spędzimy święta. Jajeczka, kiełbaska, chlebek, babeczka. No i Bazia, symbolicznie, żeby ładnie wyglądało. Jak spędzasz święta w tym roku? Z rodziną. Z rodziną, z mamą, z tatą, z mężem, z dziećmi, z kim się da, ze znajomymi się zobaczymy. Chleb, jajka, króliczek, kwiatki i przyprawy. A jak spędzasz święta w tym roku? Dobrze. Z rodziną? Wyjeżdżasz gdzieś do babci może, czy tutaj u ciebie? Ja mam babcię, moja babcia mieszka blisko. Bo ja mieszkam na Kasztelejskiej, a ona mieszka tylko na Księżnej Anny, no i mam do niej blisko. Jajeczko, kiełbaska, chlebek, sól, pieprz, no i myślę, że to jest nasze takie tradycyjne, świąteczne jajeczko złożone w koszyczko. Jak pani spędza święta w tym roku? W gronie rodzinnym. Wnuczka właśnie ze mną jest teraz obecnie. Jak masz na imię? Daria. I w gronie rodzinnym, także syn przyjedzie z żoną, z dziećmi. Dlaczego te koszyczki są takie ważne? No, zmartwychwstanie to chyba najważniejsze, na pewno najważniejsze święto dla nas, katolików. Chciałby pan coś życzyć może Łomżyniakom? Zdrowia, no i pokoju. Zdrowia przede wszystkim. Spokoju. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowie, spokoju, bezpieczeństwa, miłości. To najważniejsze. No, zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych. No i żeby teraz nam było troszeczkę lepiej po tych świętach. No bo wiadomo, mamy trochę kryzys. No i ogólnie wszystkiego dobrego. No na pewno spokoju, szczęścia i wesołych świąt. No myślę, że wszystkiego najlepszego. Tego, co sobie oni też życzą, jak najbardziej, żebyśmy mieli tę Łomżę coraz piękniejszą, chociaż i tak jest bardzo, bardzo piękna. A mieszkańcy są bardzo zadowoleni i dumni na pewno ze swojego miasta i z tradycji rodzinnych. Redakcja z Łomży.pl również życzy wam wszystkiego co najlepsze, zdrowych, spokojnych i przede wszystkim radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym.